Na Ukrainie toczy się wojna, ale my musimy toczyć bój o polskie rolnictwo. I w tej skomplikowanej sytuacji, niezależnie od tego, co różni możni tego świata od nas wymagają, przed chwilą mnie tutaj Państwo zapytali, co na to Unia Europejska? Ktoś tak zapytał. No to ja powiedziałem, że może się to Unii Europejskiej nie podoba, ale jeżeli jest to z korzyścią dla polskiego rolnika, to my wdrażamy pewne regulacje. Tutaj w tym przypadku akurat, Zakaz wozu ukraińskiej kukurydzy, ukraińskich zbóż także śróty ukraińskiej, która zdestabilizowała rynek i nie będzie więcej destabilizować, nie będzie przyczyniać się do rozchwiania rynku. Ja przedstawiłem takie żądanie Komisji Europejskiej bardzo jednoznaczne poszło to w liście kilka miesięcy temu. Potem było mnóstwo dialogów, mnóstwo rozmów, ale niestety odpowiedź była taka bardzo niemrawa, a ponieważ przyszła taka odpowiedź, to się nie pytaliśmy Brukseli, tylko wdrożyliśmy sami kilka dni temu odpowiednie regulacje po to, żeby chronić polskiego rolnika przed jeszcze większą destabilizacją rynku, bo rynek i tak jest bardzo ciężki. Przed chwilą tutaj rozmawialiśmy i o niskich cenach w skupie, ale także o cenach nawozów. My po raz kolejny robimy dopłaty do nawozów, chciałem to też powiedzieć, bo... To nie tylko jeden raz, ale teraz drugi raz robimy te dopłaty do nawozów. Wczoraj, przedwczoraj rozmawiałem z ministrem rolnictwa o specjalnych, dodatkowych programach stabilizacji cen, także dopłaty w kontekście odbudowy trzody chlewnej. Minister rolnictwa będzie o tym mówił wkrótce, bo ten program już jest zatwierdzony. Już na to środki w budżecie państwa polskiego również będą przeznaczone. Ale drodzy rolnicy, w całej Polsce, gdziekolwiek jesteście, popatrzcie na ostatnich kilka lat. Gigantyczna huśtawka na, na, na całym świecie. Najpierw COVID, który zaatakował właściwie niespodziewanie wiele państw, doprowadził do ogromnych strat gospodarczych. Byliśmy wtedy z przedsiębiorcami, byliśmy razem z rolnikami, wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcieli ratować miejsca pracy, dostali od nas w środki, ale także wcześniej jeszcze susza, 2018, 2019 rok, byliśmy także razem z rolnikami. Nasze wypłaty dla rolników wtedy, nie wiem, czy akurat tutaj w powiecie puławskim został on wówczas również dotknięty tamtymi suszami, ale wypłaty w całej Polsce były 2,5 miliarda. Porównajmy to z suszą, która była porównywalna kilka lat wcześniej, wypłaty w czasach naszych poprzedników. 450 milionów, 2,5 miliarda, 450 milionów. Potem przyszły kolejne kataklizmy, kolejne klęski żywiołowe. Także tutaj na Lubelszczyźnie pamiętam różne zjawiska pogodowe. Zawsze staraliśmy się interweniować i wspierać rolników w tym trudnym czasie, jaki panował. A potem kryzys energetyczny, atak Rosji na Ukrainę, wojna tamże i no i też nasze działania, które. Już teraz liczymy na co najmniej kilkanaście miliardów złotych, a jakby doliczyć do tego nasze interwencje energetyczne, bo tutaj państwo rolnicy mówili o wyższych kosztach. Szanowni państwo, drodzy rolnicy, te koszty byłyby pięć razy wyższe, jeszcze pięć razy wyższe, gdyby nie interwencja państwa polskiego. Więc porównajcie to, jak się zachowywała Platforma, jak był kryzys 10 lat temu. To się chwalili tym, że mimo, że przedsiębiorca, także przedsiębiorca rolny, wzywał pomocy, a oni się szczycili tym, że nie ma interwencji, że są odporni na dramatyczne wołania ze strony przedsiębiorców. Tak mówiła prawa ręka Tuska, tak mówił pan Lewandowski. O tym trzeba pamiętać, bo dzisiaj przed nami za chwilę wybory i choćbyśmy, nie wiem co, porównywali, Klęski żywiołowe, trudny czas, ceny energii, interwencje na rynkach. Zawsze to wyjdzie na korzyść naszego rządu, bo nigdy nie zostawiamy rolników samych sobie. Jest ciężko dzisiaj, ja o tym doskonale wiem. I my także się myliliśmy, także popełnialiśmy błędy. Nie ma powrotu do tych błędów, nie ma możliwości, żebyśmy wracali do tego, co zostało przez nas już zamknięte. Chcemy i będziemy działać jako partia dla polskiej wsi, polskiej wsi na rzecz umocnienia polskiego rolnictwa. Cieszą te piękne maszyny, które tutaj są. Rozmawiałem dłużej z gospodarzem tutaj z panem, który prowadzi to gospodarstwo, buduje kolejne, ale najważniejsze jest to, żeby te relacje właśnie cenowe, kosztów produkcji, później cen w zbycie były odpowiednie i nasze mechanizmy ubezpieczenia, które zaoferowaliśmy najbardziej Wysoka dopłata ze strony państwa na ubezpieczenie dla rolników jaka była tylko możliwa ze strony Unii Europejskiej. Również pytaliśmy w Brukseli: chcemy dać więcej polskim rolnikom. Usłyszeliśmy nie. Nie możecie dać jeszcze więcej, jest to niezgodne z zasadami unijnymi. Obiecaliśmy również równe dopłaty dla rolników polskich do hektara. I są dopłaty nawet dla ogromnej większości, 97% polskich rolników wyższe niż średnia unijna, a więc to też zostało zrealizowane. Teraz w ramach Krajowego Programu Odbudowy z polskim prefinansowaniem, podkreślam, z polskiego budżetu idą projekty przetwórstwa rolnego retencyjne, to wszystko, co także strukturalnie jest tak potrzebne na wsi, żeby właśnie, tak jak tutaj przed chwilą rozmawialiśmy, żeby polski rolnik mógł jak najwięcej dla siebie zostawić na lokalnej półce, ale w sprzedaży przede wszystkim, a nie pośrednikowi. Tak jak tutaj przed chwilą Pan przytaczał mi przykład, co się dzieje z rzepakiem, jak cena oleju, potem na półkach sklepowych i ile zostaje dla rolnika. Drodzy rolnicy, tutaj razem ze mną, ale także w całej Polsce. Możecie być pewni jednego. Będziemy zawsze z wami w każdym trudnym czasie, ale będziemy też tak przebudowywać realia rynku rolnego, zasady funkcjonowania poszczególnych rynków rolnych, żeby właśnie jak najwięcej na tej drodze od pola do stołu konsumenta zostawało w Waszej kieszeni, w kieszeni rolnika. I dziękuję za Waszą ciężką pracę.